Hej, witajcie w kolejnej recenzji. Dzisiaj dla odmiany będzie coś o perfumach niszowych. Generalnie bardziej skupiłam się na moim kanale na perfumach mainstreamowych, jak mogliście zaobserwować, ale niekoniecznie tak musi być. Dlatego piszcie mi, czy macie ochotę, aby pojawiały się tutaj również recenzje perfum niszowych. Czy to będzie coś, co będzie Was interesować, bo wiem, że większość osób interesuje się jednak perfumami bardziej popularnymi, tymi mainstreamowymi. Natomiast nie ukrywam, że moje serce jest bardzo blisko perfum niszowych i chętnie z Wami bym się podzieliła. Tym bardziej, że bardzo dużo tego testuję, ale po prostu ze względów czasowych nie udaje mi się tych moich wrażeń przełożyć na recenzję na kanale, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Zresztą, tak jak powiedziałam, dajcie mi znać, czy w ogóle mielibyście ochotę na to, żeby tej niszy tutaj było więcej. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej zapachowi Iris Pudr. Frédéric Malle, ale tak naprawdę twórcą tego zapachu, jak możecie przeczytać, zresztą jest Pierre Bourdon. Więc opowieść jest o irysie, ale w towarzystwie aldehydów. I początek tego zapachu może troszeczkę odrzucić osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z perfumami niszowymi, bo początek jest dosyć taki brudny, powiedziałabym nawet, że odrobinę fizjologiczny, surowy. Po kilku minutach na szczęście ta tak zwana brudna faza mija, pojawia się już coś bardziej przejrzystego, a jednak cały czas czuć tutaj metaliczną nutę pewną i ta nuta faktycznie raz pojawia się mniej intensywnie, raz możemy wyczuć ją z większą intensywnością, niemniej jednak cały czas znajduje się w tej kompozycji. Na koniec baza mocno się ociepla i do głosu dochodzi cudowny bursztyn. Mam też odrobinkę tutaj drzewa sandałowego, które cudownie komponuje się z wanilią. Ta baza na końcu jest bardzo właśnie taka puchata, miękka, bardzo taka nawet zrobi się zmysłowa. Natomiast na mnie osobiście przypomina efekt troszeczkę Chanel numer 5, już takiej mocno wypłukanej. Efekt takiego mydełka, bardzo luksusowego, ekskluzywnego. I to jest kompozycja mocno wyrafinowana. Nie trafi na pewno w gusta wielu osób, ponieważ nawet jeżeli na przykład jesteście fanami Prady irysowej, tej najpopularniejszej, to jest zupełnie inna kompozycja. Prada w porównaniu z tym to jest niebo a ziemia tak naprawdę, jeżeli mówimy tutaj o irysie, tak? Irys w tej kompozycji przechodzi totalną metamorfozę od takiego właśnie brudnego, surowego poprzez zmiękczający się. W ostatecznej fazie otrzymujemy irysa miękkiego, puszystego, po prostu cudownego w obłoku przyjemnych aldehydów. Aldehydy to jest tutaj składnik, który jest bardzo mocno wyczuwalny i jeżeli nie lubicie aldehydów, to obstawiam, że po prostu nie polubicie się również z tą kompozycją. Ta metaliczna nuta, mogłabym ją porównać troszeczkę do takiego efektu, jakbyśmy umyli dłonie takim piżmowym mydełkiem i potrzymali w tej dłoni jakieś monety, to później po powąchaniu skóry mamy taki efekt właśnie z jednej strony czystości, ale podszytej metaliczną nutą. I dokładnie ten sam efekt możemy znaleźć w Iris Pudr i przez tą metaliczność kompozycja jest bardzo taka, powiedziałabym, melancholijna, nostalgiczna. Tutaj nie ma takiego pozytywnego wydźwięku. Jest to kompozycja bardzo trwała, 12 godzin spokojnie wytrzymuje, ale siedzi sobie cichutko przy skórze. Jeżeli zależy nam na tym, aby zapachem zaznaczyć naszą obecność w terenie, to nie nim. Dlatego, że mimo, że mamy tutaj wyrazistość tych składników, to wszystko cichutko sobie przy skórze siedzi, nie wybija się. Więc tak naprawdę nasz rozmówca pewnie wyczuje od nas ten zapach, ale dopiero z bardzo bliskiej odległości. Ewentualnie po kilku godzinach może pomylić go z efektem takich świeżo wyprawnych ubrań, właśnie takiej czystości, bo to może być mylące. Po kilku godzinach na mojej skórze delikatnie przypomina aromat zapachu Chanel numer 5. Tyle tylko, że w Chanel bardziej wyczuwalne są aldehydy, tutaj mimo wszystko w tej bazie, na mojej skórze przynajmniej irys cały czas bardzo silnie oddycha. Kolejne wrażenie, jakie miałam, szczególnie w pierwszej godzinie po aplikacji tego zapachu, to trochę taki efekt pomadki przysypanej mocno pudrem. Troszeczkę klimat retro, tutaj totalnie nie ma nowoczesności. Jeżeli szukacie nowoczesnego irysa, to nie tutaj, nie w tym flakonie. Cena tych perfum jest wysoka.
bo jest to w granicach około 800 zł za 100 ml. Więc no nie jest to mało i dlatego nie proponuję, byście kupowali kompozycje takie w ciemno. Lepiej zdobyć próbkę lub iść do jakiejś perfumerii niszowej, przetestować koniecznie na skórze. Może odrobinę odpychać na początku, ale później tak nas przyciąga, więc jeżeli lubicie Chanel numer 5, jeżeli lubicie Irysa, szukacie kompozycji niebanalnej, wyrafinowanej, i trochę takiej dla koneserów, to kompozycja, która będzie doskonałym uzupełnieniem garderoby zapachowej. Jeżeli oczekujemy czegoś wyrafinowanego, lubimy zapach irysa, nie przeszkadzają nam aldehydy, tak, to wtedy sprawdzi się doskonale. I warto, aby wtedy ta butelka dołączyła do kolekcji perfum. Ale nie kupujcie w ciemno, bo możecie się po prostu rozczarować, bo to jest irys bardzo wysublimowany, który tak naprawdę nie będzie odpowiedni dla każdego nosa. Pamiętajcie proszę o tym, zanim dokonacie zakupu. Dobrze, piszcie mi właśnie, tak jak powiedziałam, czy jesteście zainteresowani, żeby perfum niszowych było tutaj więcej. I jeżeli mieliście oczywiście styczność z tą kompozycją, to napiszcie mi, jakie są Wasze wrażenia, jak układa się na Waszej skórze, jestem bardzo ciekawa. Pozdrawiam Was serdecznie, osoby, które widzą mnie po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji kanału. Miłego dnia i do zobaczenia.